Stanley Panama ponownie wita z wyspy Carenaro. No właśnie idę wzdłuż plaży. Przepiękna, cieplutka woda. Piasek no dosyć ładny, nie taki ładny jak w Wenezueli, gdzie był złoty. Ale też jest w miarę biały, nie to co nad Pacyfikiem. Roślinność. Tam jest chyba ta restauracja, o której ci wspominali ludzie, że jakościowo jest jakaś taka dosyć dobra. Tam leżą chyba gringos i inne śmingos. Tu jakaś budowla, nie wiem po co i dlaczego. No ale jest to malownicze, ładne są miejsce, naprawdę to jest spędzić czas. I owszem, jest to naprawdę fajne. Ale mieszkać to tak samo jak w Amsterdamie. Ładny jest Amsterdam, ale nie do mieszkania. No, odwiedzić, zobaczyć. Podobnie jak wiele innych miast dużych, które coś tam mają do zaoferowania, ale no to każdy ma inne podejście. W każdym razie, ale trochę fale się powiększyły, także się rozłączę z Państwem. Zostawię na tej ogromnej palmie, która rośnie od samego dołu. Śmieszna palma. Zobaczcie jak rośnie. Zwykle to jest taki długi badyl. O! I na tym badylu się zaczyna. A tu jest inaczej. No. Ale lubię tę atmosferę. Ten fakt, że jak jest słonecznie, to błędnie wygląda, ale w dalszym ciągu nawet bez słońca mi się to szalenie podoba. To są miejsca, gdzie można naprawdę przyjechać na wypoczynek na kilka tygodni, tydzień, dwa tygodnie, spędzić to naprawdę. Jest to właśnie to, co ja właśnie lubię na Karaibach, lubię no, w każdym zakątku ziemi, gdzie jest ciepło. Właśnie ten styl życia, ten styl odpoczywania po prostu. Styl odpoczywania, także tutaj, no proszę bardzo, ludzie pływają. Tutaj widzę, coś się dzieje, jednak pierwszy raz jestem na tej wyspie, ale jest to dosyć fajne miejsce, bo widzę, że cała masa turystów. Na Isla Colón to restauracje są raczej puste, a tutaj proszę bardzo, ile gringos i leżą, czytają, kąpią się, pływają. Typowe lunchy stoją u nabrzeża. Także zabieram Państwu na taką małą podróż po wyspie Carenaro. No oczywiście to jest symbol narodowy Panamy, czyli perro. To jest takie brązowe perro. Wygląda w porządku, ale nie będę... O, perro. Hola. Perro w porządku. No i tutaj gringos i śmingos chodzą lewo i prawo. No tu jest dzieło sztuki wytworzone przez samą naturę, proszę bardzo. To coś musiało się spalić, chyba jakieś te palmy nadpalone. No, tutaj można się doszukać jakiegoś artu, ale zaczyna deszcz padać. O, widzę, że gringos też się zbierają do środka, do restauracji. Bo zaczyna padać, także zobaczymy, czy jakieś miejsca będą, bo tam cała armia tych gringos siedziała na zewnątrz. Zawsze jest na zewnątrz, fajnie siedzieć niż w środku. Przynajmniej na Karaibach. Ale tak samo we Włoszech. Lampka wina czy kawa jest prawie dwa razy droższa na zewnątrz restauracji niż w środku. Jeśli jest ładna pogoda, bo jak deszcz pada, to z kolei na zewnątrz jest dwa razy tańsza niż w środku. No nic. Bibis on the beach, nazwa Happy Hour, od tej do tej godziny, ceviche, pomfish, krab, także macie Państwo, a tu jakieś bungalowy takie, jeszcze tak powiem trochę Państwu pokażę jak to wygląda z zewnątrz. My wchodzimy do restauracji, oczywiście nie po schodach, bo to jest dla inwalidów miejsce. Ej, walidów ta wejście, że mogli się wtórlać na kółkach. Proszę bardzo, tu z podestu. Tam są gringos.
Tu jest Wodas, Palmas, Las Palmas, Las Wodas, Las Vegas. No, proszę bardzo, tu już jest robi się ciemno. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? No. No i tak to wygląda w tych restaurantach. Pozdrowienia z dalej Panama.